Red alarm, red alarm, red alarm. Dostałem czerwony alarm, alert bezpieczeństwa, nie działa komputer w biurze. Dobra. Paszport z moimi zdjęciami. Pięknie. Zabieram. Może mi się coś dzisiaj uda załatwić z tym paszportem. Zdrówko. O, Amerykano teraz. Dzisiaj sobie przyłożyłem kartę z powrotem do folda dwójki. Flip 3 chwilowo idzie o podstawkę. Znowu polatam z tą cegiełką. Dziś Seamaster. Idę do kompa, do biura sprawdzić, co tam się wydarzyło, że on się w ogóle nie chce włączyć. Nie wylać kawy. Nie wylać kawy. O, fajnie, rzeźko. Przyjemnie. Chyba w sobotę, jak to był melanż z państwem Bors, Kubą i z Pauliną, to ja wypiałem komputer ze stacji. Bo tu gdzie miałem jakieś chyba filmy nasze stare z jakichś wyjazdów i zapomniałem, że ja go wypiąłem. Teraz go muszę wpiąć. Dobra, lecę do wydziału komunikacji. Wstemplować, żeby mi wstemplowali w dowód rejestracyjny w kartę pojazdu hak. Hak w Passerati. Założenie jest takie, że Passerati będzie ciągać przyczepkę podłodziową z łódką na niej. Jakieś 1600-1700 kilo łącznie. Przyczepa plus jacht. Dwa razy w roku mniej więcej wozimy cały zestaw. Ostatnie dwa sezony stoi to na Płocku. Także dwa razy w roku, raz się zawozi i raz przed zimą się zabierają z wody na zimę. Także myślę, że no Passerati, biorąc pod uwagę no 190 koni z skrzynią DSG, no myślę, że bez problemu sobie poradzić z takim ładunkiem. Trzymam X5, stara X5 dla pierwszej generacji konika 4.4 V8. Fakt, że trzymam go już chyba siódmy rok i tak naprawdę już zauważyłem, że używany jest tylko do tego, żeby dwa razy w roku przewieźć łódź, więc muszę sprzedać ten samochód, bo to szkoda, że to stoi, to się będzie psuło. Trzeba będzie to naprawiać co chwila, żeby dwa razy w roku się przejechać, więc trzeba się tego pozbyć. Ktoś będzie miał z tego pożytek, ktoś się będzie bawił. I generalnie jak się zakłada hak, jak robi się jakieś modyfikacje w aucie, to trzeba zrobić przegląd i w wydziale komunikacji wstemplować w tym przypadku hak do dowodu i do karty pojazdu. Jadę. Teraz to trzeba się umawiać w wydziale komunikacji przez pandemię. Ja nie wiem, jakoś Biedronki, Lidle, wszystkie sklepy. Jakoś nie trzeba się umawiać. Wchodzisz, no, są zachowane jakieś normy sanitarne. Natomiast tutaj, jak pandemia zmieniła obraz funkcjonowania takich instytucji publicznych, to dziękuję bardzo. Chciałbym nawiązać do mojej jednej wypowiedzi sprzed 4 albo sprzed 5 lat. Ktoś, kto gdzieś tam śledził kanał, moje vlogi, pewnie będzie kojarzył, o co chodzi. Jadąc w tamtym momencie, użytkując, posiadając CLS-a tej pierwszej generacji, mówiłem o tym, co miałbym go sprzedać i co ja miałbym sobie kupić. No co, Passata miałbym sobie kupić? No właśnie, tak jak mówiłem, nie mam nic do Passatów i udowadniam to. Passerati, proszę bardzo. 4 lata ze mną jest w posiadaniu. Wyciągnąłem go z salonu 4 lata temu, tak. Takie to decyzje życiowe, takie życie przewrotnym jest. Tak się złożyło, szukałem nowego samochodu, chciałem nowy samochód i padło na Passerati, jajca. Jeździ, skręca, hamuje, przyspiesza. Samochód, nudne auto. Jak oczekujemy jakichś emocji, doznań od samochodu, no to no nie Passat, no to po prostu jest nierzucający się w oczy, sprawny, dobry samochód, jeździ. Leasing się skończył, wykupiłem go z leasingu, jeździ. Na razie zrobiłem nim 100 tysięcy kilometrów, jeździ. Jeszcze sobie pewnie trochę pojeździ. O, jakie piękne X6 przede mną. Złote myśli. Jak chcesz być kimś, kupujesz sobie BMW. Jak jesteś kimś, kupujesz sobie Passata. Starostwo powiatowe w Łodzi. Ktoś z was się boi jeździć windo? O, a tu co remontują?
chyba była kiedyś winda. Wniosek. Teraz lecę do kasy. Muszę wpłacić 53 zł, bo wnoszę o wydanie jeszcze trzeciej tablicy rejestracyjnej, że jak wiozę bagażnik rowerowy, żeby była tablica. Idę opłacić. Ogarnięte. Teraz czekamy jakieś około 2 tygodnie na wydanie tej tablicy dodatkowej. Jadę teraz, próbuję coś ogarnąć z tym paszportem, żeby go sobie wymienić na nowy. Wydział paszportowy zmienił ponoć chyba teraz siedzibę. Jest na Trauguta 25 w Textil Impex. Idę. Minutka, dwie minutki. Wydział paszportowy. Szybciutko poszło, elegancko. Paczuszka do odbioru klasycznie. Kurde, to nawet wiem co to jest chyba, jak to z MediaMarkt, to jest kij, ten El Grande od GoPro. Ale udało mi się go kupić na miejscu w MediaMarkcie w weekend, ale ja to zamawiałem przed weekendem, więc sorry, ale będę musiał to po prostu odesłać. No cześć! No hejta! No cześć! Stęskniłeś się za mną? Cześć! Cześć vlogi! Cześć vlogi! Jak tam? Dobrze jest wszystko. Elegancko. Wszystko jest dobrze. Jak tam pędzonko wyszło? Pięknie wyszło. Wyszło wszystko dobrze? A jak? No i elegancko. Na degustację ci się wiozę. Zatankuję ropy. Do ilu byś tankował? Do pełna. No i elegancko. No i cześć. Ajajaj, ajajaj, ajajaj. Jak mi przykro, moje awiatorki, kurde. Tak to jest, jak za dużo rzeczy naraz się bierze i się idzie, i się wszystko niesie, górę pierdół i... Awiatorki moje biedne. Ej, elegancko. Ja, to ślicznie. Super wygląda. Ej, zaraz, muszę zbić drugie. No kurwa. Okej. No i co? Zeróweczki. Zeróweczki bez szkła. Dobre, dobre. Zajebiste. O, flet. Ale ładny flet. O, flet. Chodź. Nie, nie sikaj tu. O, flet. Ale ładny flet. O, jaki dziobek. O, jaki ładny flet. O, flak. O, flak. Dużo flaku. Ale dużo flaku. Ale piękny jestem w tych okularach. Ewidentnie. Głodny jestem. Kurde, głodny. Zjem cokolwiek. Cokolwiek muszę zjeść. Widzę, że tu się coś odmraża. Muszę zjeść cokolwiek. Nie chciałem mieć na mieście żadnych fast foodów. I dobrze. Dobra, jem cokolwiek. Mało, mało, tutaj mamy mało pierdół. O, góreczki. O, góreczki, zabezineczka, piękne. Poproszę. Dobra, papryczki gdzieś tu nie ma. A, awokado tu jest. Świetnie. Świetnie. To właśnie uwielbiam w foldzie. Co tam? To właśnie uwielbiam w foldzie, kurde, że z telefonem. A jak się otwiera, no to właśnie, coś się robi, coś sobie tam leci w tle. Spoko. Smacznie go. O. Mhm.